Witajcie, cześć. Przemek Skrzyszowski, Superkoło. Porozmawiamy dzisiaj o motoryce oraz o mobilności naszego ciała. Zaprosiłem dzisiaj tu specjalnie dla Was bardzo fajnego gościa. Przed nami Sławek Mydło. Sławku, opowiedz dwa słowa o sobie, czym się zajmujesz, z czym do nas przyjechałeś. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak, jestem fizjoterapeutą. Licząc od pierwszego pacjenta ortopedycznego, minęło już praktycznie 15 lat, więc kawał czasu praktyki i nauki już za mną. Prowadzę swój gabinet w Włodzisławiu Śląskim. Tam, kiedy pacjent przychodzi, to pracuję z nim po prostu ogólnie, na całym organizmie. Nie skupiam się tylko i wyłącznie na bólu kolana czy odcinku lędźwiowym, że tam jest ból, to tam celuję. Staram się po prostu łapać wszystkie kompensacje, staram się oceniać po prostu, jaka jest ruchomość stawów. No i próbuję dostosować po prostu daną technikę do problemu, tak, żeby po prostu trafić z terapią w sedno bólu. No, staram się też... Czy ja to mogę rozumieć tak, że jeżeli boli mnie kolano, to niekoniecznie musi to być związane z kolanem, tylko dokładnie może być gdzie indziej, tak? Może być to na przykład wcześniejszy uraz w całkiem innej części ciała. Może być to gdzieś to jakieś przeciążenie potreningowe, gdzie po wszystkich łańcuchach biomechanicznych ból się pokazuje w całkiem innym miejscu. Skąd taki pomysł na fizjoterapię, Sławku? Na początku było się ciężko zdecydować, jeśli chodzi o jakiś zawód, jak dla każdego młodego chłopaka. Zawsze interesowała mnie gdzieś jakaś elektronika, jakaś mechanika. Ale tak naprawdę to piąta, szósta klasa zawsze gdzieś biologia mnie zawsze interesowała. Z tej biologii zawsze dobrze to szło. Więc chciałem potem połączyć tą taką całą wiedzę biologiczną z wiedzą o człowieku i wykorzystać ją do leczenia. I wtedy się dowiedziałem, że jest taki zawód jak fizjoterapeuta. No i już w gimnazjum tak naprawdę wiedziałem, w którym kierunku będę szedł. Po szkole, jako magister fizjoterapii, zacząłem jeździć na szkolenia, kursy, gdzie tak naprawdę tam nabrałem tą wiedzę precyzyjną, tą wiedzę, która pozwoliła mi na to, żeby uzyskiwać dobre efekty terapeutyczne. Do tego złożyło się, że wiele godzin pracy w gabinecie dawało mi te jeszcze większe sukcesy. No bo tutaj połączenie tej biologii z tą mechaniką, no mamy też tą mechanikę ruchu i gdzieś tam tak, zapałeś to po środku. Po środku to tam wypośrodkowałem, no ale tak jak mówię, setki godzin spędzonych z pacjentami dały największe efekty po prostu terapeutyczne. Ty, Sławku, pracujesz też w dużej mierze ze sportowcami. Opowiedz proszę mi coś o tym. Sportowców w całej karierze było ich naprawdę sporo. Z tego względu, że pamiętam jak dziś, gdy pracowałem w gabinecie, pewnego dnia zapłakała pani z bolącymi plecami. Oczywiście odcinek lędźwiowy, dyskopatia 8 mm. No to no trzeba się tym zająć, tak? No to już są takie dość poważne tematy i poprzez pracę właśnie na terapiach powięziowych, na punktach spustowych, na igłowaniu suchym, cała gama fizykoterapii czystej takiej przeciwbólowej, do tego ćwiczenia, wzmocnienie całego organizmu, no i zaczynało to, ten ból zaczął odchodzić po prostu. Więc co się okazało, tak naprawdę ta pani była kierowcą Ferrari. Wow. No i po tych wszystkich terapiach tak naprawdę
no, zaprosiła mnie do swojego teamu Rocco Corsa. Byliśmy na wyścigach Pirelli Cup, Super Cup i wiele innych. Tam dowiedziałem się, tam widziałem, jak pracują inni fizjoterapeuci, na jakich warunkach, na jakich zasadach, z jakimi procedurami. I tak naprawdę powiem, że nasi polscy fizjoterapeuci też nie odchodzą z wiedzą, tak? Mamy naprawdę dobrych ludzi, dobrych fachowców. Miło to słyszeć. Tylko trzeba ich po prostu wypchnąć na szeroką wodę do jeszcze trudniejszych sportów i wierzę, że jest naprawdę wielu, wielu dobrych specjalistów. Powiedz mi, Sławku, pod kątem tych kierowców, na czym polega tam głównie ta praca? Tam jest praca tak jakby na uruchomieniu w nich takiej możliwości tej szybkiej reakcji. Jak pracujesz z tego typu sportowcami? Jeśli chodzi o sportowca, który siedzi za kierownicą, tak naprawdę też liczy się kondycja. Mhm. Liczy się głęboka sensomotoryka, połączenie oko-mózg, reakcja, tak? Gdzie można to wyćwiczyć, trenować. Wiadomo, no, wpływ na nerwy, na stres. Też można sobie poradzić z tymi objawami. A tak wracając do motosportu, no to na pewno no też miałem okazję usiąść też za kierownicą i spróbować, na czym polega w ogóle ten sport. Więc dla mnie już było dużo łatwiej tą wiedzę przekazać, czy to po prostu kierowcom, czy innym sportowcom, którzy są w motosporcie. Tak? Sam jeżdżę na motorze, wiem, jak pracować na motorze. Tą wiedzę tej głębokiej sensomotoryki, tego wychylenia ciała, jakby to ująć, jest mi łatwiej przekazać tą wiedzę dla tego pacjenta podopiecznego. Mhm. No ale to nie jest chyba tylko motosport, bo zajmuje się też sportami konnymi, tak? Tak. Pewnego dnia przyszła dziewczyna, która jeździ konno, która jest szefową stajni Lidl Supreme Gorzyczki. Super. I powiedziała, że boli ją odcinek lędźwiowy. Była u wielu fizjoterapeutów, no ale nie przynosiło to jakichś takich większych efektów. No i mimowolnie musiałem się skusić na tą jazdę konną, tak? I to było z dnia na dzień, gdzie musiałem po prostu dosiąść konia. Musiałeś zobaczyć, dlaczego boli, nie? Dlaczego to boli, jak się poruszać na koniu, jakie są techniki poruszania się na koniu. I kiedy wiedziałem, że jak się już poruszać na tym koniu, dużo łatwiej było mi tą wiedzę po prostu, tą terapię przekazać dla pacjenta. No i sukcesy były szybciutko. Super. No to dobra, no to bo za chwilkę nasi słuchacze zaczną się zastanawiać, dlaczego my na tym kanale rozmawiamy o koniach i o Ferrari, gdzie w tym wszystkim rowery, więc pracujesz również, Sławku, z triatlonistami, czyli do tych naszych tematów rowerowych jest ci blisko, prawda? Triatloniści to wspaniała grupa ludzi. Jeśli chodzi o mobilność w tym sporcie, o stabilność stawów, no w pływaniu jest, wiadomo, klatka musi być otwarta, technika musi być bardzo dopracowana, a wielu sportowców jest pospinanych, jest nierozciągniętych, brakuje tych ruchów w tej wodzie na przykład. Tak samo jak jest to w bieganiu. No, biegacze niekiedy to przychodzą w tak fatalnym stanie, że trzeba ich po prostu na nowo składać, kosteczka po kosteczce, i uczyć na nowo przetaczania stopy, poruszania się miednicy, tak? Jak cały organizm się powinien zachowywać podczas biegu. No a na samym końcu rower, dobry rower przede wszystkim. Wiadomo, no, ostatniego czasu też interesuję się bikefittingiem.
można połączyć tą wiedzę fizjoterapeutyczną z ustawieniem roweru w ten sposób, żeby zaangażować po prostu wszystkie grupy mięśniowe, które tak naprawdę napędzają cały rower, tak? Mhm. Jeśli mamy dobrze usytuowaną miednicę, jest silny brzuch, tak zwany stability core, ta miednica jest w stanie po prostu wypchnąć tą energię przez nogi na pedały i daje to duże efekty. Ta efektywność była zdecydowanie lepsza. Dokładnie tak. No dobra, to teraz taki standardowy przykład człowieka na co dzień, nie? Dużo znamy takich ludzi, którzy powiedzmy jeszcze w czasach tych szkolnych coś robili, uprawiali jakiś sport. Przychodzi wiek pełnoletności, przychodzi praca, dom, rodzina, praca, obiad, spanie i tak non stop. Nagle mamy 30-35 lat, nadwagę i nagle chcemy coś ze sobą robić. Chcemy pojechać na rower, chcemy zacząć biegać, cokolwiek. Tak. Jak zacząć? Siadamy na rower i dziennie jeździmy po 100 km, tak? Z doświadczenia wiem, że wielu pacjentów, którzy zgłaszają się do fizjoterapeutów, to są już pacjenci z dużymi problemami, tak? Z dużymi kompensacjami mięśniowymi, gdzieś są poblokowani przez powięziówki, przez układy nerwowe, które tak naprawdę wysyłają błędne informacje i trzeba po prostu też dobrze dopasować. Właśnie, jak zacząć, żeby nie przegiąć, nie? Z tym sportem. Znaczy, ja powiem tak, że najważniejsza rzecz to jest po prostu zrobienie pierwszego kroku, tak? Przygotowanie się, czy to ma być na drugi dzień, spakować sobie torbę, przyszukuję sobie rower, czy cały strój na basen, tak? I jest łatwiej po prostu ruszyć z tym sportem. A tym bardziej, jeśli chodzi o jak zacząć, no taki fizyczny pierwszy mały krok, nie? Pierwszy krok, no po prostu usiąść na rower i zacząć dotleniać organizm, adaptować go do wysiłku. No a jak ty byś, Sławek, na przykład naszym słuchaczom polecił przygotowanie się do takiego pierwszego wysiłku? Jak na przykład, jak się rozgrzać, jak się rozciągnąć przed bieganiem lub przed jazdą na rowerze? Jak ty byś to zrobił? Jakbyś miał dzisiaj zacząć od zera, to jaki byłby taki pierwszy krok, który byś zrobił przed bieganiem, przed wejściem na rower? Jak powinno się to fachowo zrobić? Każdy z nas pamięta z lekcji WF-u, tak? Najprostsze ćwiczenia, najprostsze rozciągania, te stretchingi. Wystarczy po prostu mata i zaczynamy od najmniejszych, od tych grup stawowych większych, schodząc do tych mniejszych. Dobra rozgrzewka będzie nam zapobiegać przed tymi kontuzjami, tak? Wiadomo, że od razu nie będziemy zaliczać Ironmana, tylko że małymi krokami musimy osiągać te cele, musi organizm wiedzieć, na ile go stać tak naprawdę. I czym bardziej będziemy dbać o nasze zdrowie, to nie będzie kontuzji. Sławku, mamy te 30-35 lat. Kupujemy swój wymarzony, piękny, pachnący, błyszczący rower. Chcemy na niego siąść. Co robimy? Czy rozgrzewka, jeżeli tak, 10-15 minut, pół godziny? Jak ty mi powiesz? W zupełności rozgrzewka przed jazdą na rowerze 5-10-minutowa to już jest i tak super, żeby każdy tak z nas to wykonał. Okay. Tak naprawdę podczas pracy na rowerze organizm jest w ciągu 20 minut naprawdę rozgrzany do najwyższych momentów, więc wtedy można zacząć prawdziwy, mocny trening. No bo tak? Sama generalnie ta jazda rekreacyjna 20-minutowa, ją można traktować jako taką dobrą rozgrzewkę przed jakimś na przykład mocniejszym pedałowaniem. Czyli mamy to tak rozumieć, że jeżeli planujemy jakiś mocny odcinek albo już na przykład troszkę na rowerze jeździmy, chcemy sobie podjechać pod jakiś stromy podjazd, no to lepiej zrobić sobie jakiś ten dojazd, tak? I później ogień. Dobra, to co po zejściu z roweru? Po zejściu z roweru na pewno zalecam rozciągnięcie tych wszystkich mięśni, tak? Grup kluczowo-goleniowych, wiadomo, troszeczkę popracować miednicą. No i zadbać o dobrą
taką regenerację tego organizmu, czyli czy to będzie sauna. Czyli co, zimne piwo po jeździe? No niektórym na pewno to będzie leżało, tak, to zimne piwko. Tak naprawdę to w najnowszych badaniach to wychodzi, że 1 godzinę sauny w ciągu tygodnia i na przykład 11 minut morsowania w cyklach, tak? To jest najlepszy etap regeneracji na nasz organizm. Super. Tylko gdzie morsować w lesie, jak to jest sezonowy akurat sport letni, nie? No tak, ale są do tego miejsca takie komory hiperbaryczne, ale to mówię dla sportowców. Górskie potoki też potrafią być zimne w latach. No dokładnie, tak. Wystarczy. Tak naprawdę, żeby utrzymać stan zdrowia jak najdłużej, warto wychylać temperaturę ciała w maksymalne kierunki, tak? Czyli sauna na duży plus i potem hartowanie tego organizmu w tych mniejszych temperaturach. Układ żylno-tętniczy jest dużo sprawniejszy. To jest jedna z kilku kwestii, która naprawdę bardzo mocno przedłuża nasz żywot. No to tak, omówiliśmy, co robimy przed wysiłkiem, co robimy po wysiłku. Patrząc na to z tej strony, twoimi pacjentami są ludzie w różnym wieku. Masz młodych sportowców, tak? Masz osoby starsze. I powiedz mi i naszym słuchaczom, jeżeli przykładowo nie poszlibyśmy na ten rower, nie pojedziemy na wycieczkę, nie pójdziemy na basen, nie będziemy biegać, to życie nam tak z dnia na dzień leci. I jak to może się skończyć? Jeżeli my nie poświęcimy przez ten czas, który mamy, nie wygospodarujemy sobie czasu, żeby na te paręnaście, parędziesiąt minut coś podziałać. Jak to się może skończyć, Sławku? Gdybyśmy faktycznie zostali w tej kanapie, w ręku będziemy mieli magiczny pilot, tak, do zmieniania kanałów, no niestety nasz żywot będzie dużo krótszy. Dużo szybciej będziemy łapać różne jednostki chorobowe. Będą na pewno problemy z układem żylno-tętniczym, z nadwagą, gdzie teraz w każdych naszych produktach żywnościowych jest pełno cukrów i różnych dodatków. Nasz organizm w pewnym momencie nie będzie dawał rady. Zaczną się problemy kostno-stawowe, tak? Będą problemy to dyskopatie, bóle kręgosłupa. To będą wynikać z takiej braku siły mięśniowej, tak? Z braku właśnie, z przykurczeń mięśniowych, z złych nawyków po prostu siedzenia tylko i wyłącznie w praca, dom i nic więcej. No nasz organizm przyjdzie za to rachunek tak naprawdę i chodzi o to, że szybciej będziemy łapać te jednostki chorobowe. Teraz są takie pokolenia chyba szczególnie na to narażone, jeszcze nasi dziadkowie generalnie, no to tam praktycznie za ich czasów większość populacji pracowała fizycznie. Teraz ta tendencja się zmienia w drugą stronę i to my generalnie patrząc, że nasz gatunek zawsze się ruszał, gonił za tym pożywieniem i nagle mamy wszystko generalnie pod nos. Mhm. I my musimy sobie sami tak jakby stworzyć ten ruch. Zgadza się. Tak naprawdę stres, który towarzyszy nam codziennie, zaburza nam sen, podczas snu mamy brak regeneracji, wiadomo, gdy tego snu jest za mało oczywiście. Wiadomo, że podczas takiego tej aktywności fizycznej my możemy tak naprawdę przepalać ten stres, tak? Jak dorzucimy bardzo dużo tlenu do naszego organizmu, no już ten organizm całkiem inaczej funkcjonuje. Metabolizm się zmienia. No i samo to, do czego ja namawiam, żeby, bo my jesteśmy, tak mi się wydaje, tak na co dzień przebodźcowani, nie? Że w pracy, po pracy wszędzie
telefon, telewizja, cały czas mamy jakieś bodźce zewnętrzne, że ten sport jest taką aktywnością, że możemy się troszeczkę od tego wyłączyć, uwolnić też tą głowę, to też pozytywnie wpłynie na nasze samopoczucie. Dobrze mówię, Sławku, czy... Tak, no, zaleca się przynajmniej te 20 minut dziennie tego spaceru. Wiadomo, że przemijający świat podczas spaceru nasz mózg zaczyna całkiem inaczej odbierać te bodźce, tak? Nie traktuje tego jak jakiś atak zewnętrzny, tylko po prostu jest wyciszenie organizmu. I czy to będzie jazda na rowerze, czy bieganie, no mamy same plusy z tej aktywności fizycznej. Patrząc teraz, Sławku, na takie tematy, wiesz, tu rower, tu ci jockeye, tak, tutaj narciarze, powiedz mi, czy w twojej, tak jakby w twojej profesji występuje też ogólnie sezonowość, to co my na przykład znamy z rowerówki? Tak, sezonowość w branży fizjoterapeutycznej jest tak mniej więcej tego typu, że zbliża się majówka, a przychodzą narciarze, tak, i łyżwiarze, no więc zbliża się gdzieś końcówka sezonu, no to jeszcze tych niedobitków trzeba tam postawić na nogi, a jeśli chodzi o sporty, jak jest jesień, zima, no to wiadomo, że przychodzą gdzieś tam po jakichś urazach, kontuzjach piłkarze, no jeszcze triatlonistów nie było, więc jedyna grupa bez kontuzji. Znaczy rowerzystów, tak, zdarza się dużo rowerzystów, ale to z racji tego, że dziura w drodze, gdzieś jakaś pani przejeżdżała przez przejazd kolejowy, gdzieś opona źle zahaczyła, może był słaby bieżnik. Ale to po jakimś po prostu organizm spięty, przyszedł jakiś impuls, tak? Raczej wydaje mi się, że to była kwestia roweru, źle dopasowanego technicznie, jeśli chodzi o sprzęt. Bo przeważnie rower jest łatwym w obsłudze sprzętem i każdy z nas od dzieciństwa jeździ na rowerze. Nie wiem, czy wiesz, Polska jest w pierwszej trójce krajów, gdzie największa ilość społeczeństwa potrafi jeździć na rowerze. No to... Tak, kiedyś to usłyszałem i jakbym się na tym zastanowił, to powiem Ci uczciwie, że prywatnie nie znam osoby, która by nie potrafiła jeździć na rowerze. No ja też. Zobacz, pierwsze, co tak się to przynajmniej u nas tu utarło na Śląsku, że jest dziecko, no to kiedyś było, że mężczyzna to musi tak zasadzić drzewo, bla, bla, bla. No to u nas jest tak, że jak jest dziecko, no to co by się nie działo, to dziecko musi potrafić jeździć na rowerze, nie? Jakby nie było. No i no, nie jest normalne w innych krajach, u nas tak. Utarło. Sławku, świadomość ludzi generalnie no, zwiększa się, to już bez dwóch zdań. Natomiast jak to, powiedz mi, jest, że dlaczego w dalszym ciągu tak wielu ludzi przychodzi do Ciebie w momencie, kiedy już w momencie, kiedy boli? Czy nie powinno tak być, że kontrolnie raz na jakiś czas powinniśmy udać się do fizjoterapeuty, sprawdzić te napięcie mięśniowe. Jak to z Twojej strony wygląda? Czy nie byłoby dużo łatwiej pracować z takim pacjentem, z którym można już na żywym organizmie pracować, proponować jakieś ćwiczenia, niż już faktycznie leczyć, jak jest pożar? No, tak, zgadza się. Wszystko, Przemku, powiedziałeś w samym pytaniu. Pacjenci przychodzą już do gabinetu, to już jest tak naprawdę za późno. Te uszkodzenia tkanek jest na tyle poważne, że trzeba po prostu pacjenta najpierw wygaszać bólowo, a następnie składać go tak naprawdę od początku, czyli od tych najprostszych ruchów, adaptować ten organizm do wysiłku, do ruchów mięśniowych, tak, żeby cały ten organizm zaczął startować. No, tak naprawdę zalecam każdemu, żeby spotkał się chociaż raz na jakiś czas z fizjoterapeutą, no, tak jak to jest z przeglądem samochodu. Jest raz na rok jadę z samochodem, robię przegląd, żeby sprawdzić, czy wszystko działa tak, jak należy, czy na przykład z rowerem. Nie? No właśnie, no bo wiesz, samochód musi być czysty, wyodkurzany, to jest najważniejsze, a zapominamy o sobie, chociaż już ludzie robią sobie badania kontrolne pod kątem badania krwi i tak dalej, no ale tutaj też
ważne jest, żeby jednak pomyśleć też no, o czymś takim, co do tej pory może było tematem takim, nie wiem, czy można go powiedzieć tabu, ale o tym się mało mówi, tylko że faktycznie do fizjoterapeutów ludzie trafiają z bólem. No. Tak, zgadza się. No, tak naprawdę no, jesteśmy w stanie dużo szybciej wyłapać jakieś kompensacje, czy po prostu kiedy staw nie funkcjonuje prawidłowo. Zalecamy poszczególne ćwiczenia, rozciągania, czy po prostu zmianę w ogóle trybu życia i to tak naprawdę przynosi te prawdziwe efekty terapeutyczne. Sławku, dziękuję Ci za bardzo fajną, merytoryczną rozmowę. Drodzy widzowie, jeżeli uważacie, że Sławek mógłby pomóc Wam z rozwiązaniem jakiegoś problemu, to właśnie Sławku, jak możemy znaleźć? No wystarczy wpisać frazę fizjoterapia Sławomir Mydło i na pewno wyszukiwarki znajdą gabinet. Super. Z mojej strony jeszcze raz wielkie dzięki i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Dziękuję.